Cześć kochani, zdrówko z wami i nowy film zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takiego ciekawego produktu, na temat karobu. Bardzo często pytacie nas, ale słuchaj, masz tyle tych produktów na stronach internetowych, a z czym to się je, a do czego to służy? Dlatego będziecie teraz mieli filmy, które będą miały tytuły dokładnie takie jak nazwa produktu, który jest do kupienia. W ten sposób wejdziecie w lupkę i bardzo szybko będziecie mogli posłuchać, ale o co chodzi z tym karobem. Więc dzisiaj właśnie mamy karob, dzisiaj mamy coś takiego fajnego i to przypomina mąkę, bardzo łatwo się tym zadławić, dlatego ja bym był ostrożny w posypywaniu karobem chociażby kaszki, czy zjadaniu szejków, których dobrze nie wymieszamy, ale po kolei. Skąd to się w ogóle wzięło i dlaczego mój współpracownik Remek nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy karob? Mówi: Zbigniew, ja w ogóle tego nie znam, ja wiem, że jest kakao. Może dlatego, że nie mówią o tym telewizje głównego nurtu. No bo przecież jest ogromny przemysł, który mówi nam: kakao jest wspaniałe, kakao jest cudowne. I oczywiście o tym kakao porozmawiamy, bo mamy w ofercie kruszone ziarno, czyli takie mega suche. Natomiast karob jest czymś, co można by w wielkim uproszczeniu nazwać zamiennikiem, ale takim zdrowszym zamiennikiem, dlatego że bardzo często kakao może uczulać. Ja jestem co prawda przeciwnikiem tego, że ono uczula, a bardziej substancje, które zostały użyte przy produkcji tego uczulają, ale niech będzie. Skoro nawet lekarze twierdzą, że karob nie uczula, to w takim razie możemy go jak najbardziej używać. I teraz w dzisiejszym filmie dowiecie się, co to jest, jak go stosować i dlaczego to jest moje ulubione narzędzie usypiania mego syna. Brzmi skomplikowanie? Zaczekajcie do końca filmu, porozmawiamy o tym. Karob powstaje z drzewa karobowego. Drzewo karobowe, co to jest? Jak tylko będziecie gdzieś na wakacjach nad Morzem Śródziemnym, zobaczycie wiecznie zielone, wspaniałe drzewo, które ma strąki. I ciekawostka. Bardzo często w dawnych czasach, bo mówimy tutaj o takim potocznym też nazwie mąka chleba świętojańskiego czy mąka świętego Jana, ale w tych strąkach są nasionka, które są przecierane na tą mąkę i wyobraźcie sobie, że jednostka miary, karat, bardzo często dziewczyny kojarzycie, tak, karat, ile ten mój pierścionek zaręczynowy ma karatów, jest wzięta właśnie z tego wspaniałego drzewa. Otóż okazuje się, że nieważne, czy drzewo rosło w Libii, czy rosło we Włoszech, jedno nasionko z tego strączka zawsze waży tyle samo. Dlatego było bardzo często używane jako jednostka miary, jako jednostka wagi i do dzisiaj gdzieś tam na pustyni, jeżeli mamy coś cennego i mało waży, to może być właśnie ważone takimi oto nie strączkami, a tym, co w tych strączkach jest. Krótka informacja, co w ogóle zawiera w środku ten właśnie karob. Karob ma wiele wartości odżywczych w swoim składzie. I tak, w 100 gramach produktu znajdziecie 280 kilokalorii. Nas to akurat do końca nie interesuje. Natomiast mamy tam niecały 1 gram tłuszczu. W tym kwasów tłuszczowych nasyconych mamy niespełna 0,29 gramów. Mamy 42 gramy węglowodanów, 40 gramów cukru, sacharozy. Troszkę jest tam fruktozy, troszkę glukozy, ale co jest dla mnie bardzo ważne i Wam polecam, to jest 42 gramy błonnika. O tym będziemy za chwilę mówić. Ten błonnik jest dla nas bardzo ważny. Łatwo przyswajalne białko. Mamy też witaminy. Witamina B, B1, B2, B3. Mamy witaminę C. Mimo że jest to dość słodka substancja, to ta witamina C i jest ona dodatkowo łatwo przyswajalna. Witamina E wiecznej młodości, witamina A. W karobie znajdziemy też żelazo, wapń, fosfor, magnez.
Natomiast największe zainteresowanie tych wszystkich specjalistów od chęci opatentowania pewnych rzeczy jest to, że karob zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy. Nawet 18% w swojej masie. I mamy tam mnóstwo takich bardzo skomplikowanych nazw, substancji, które dla nas są mega zdrowe. Czyli mamy flawon 3-ole, mamy katecheinę, mamy, słuchajcie, kwas galusowy, mamy galusan. Karob jest produktem bezglutenowym i to jest też istotne, bo sporo właśnie osób w naszym kraju tego glutenu jeść nie może albo generalnie nie chce. Karob, ponieważ tych przeciwutleniaczy ma bardzo dużo, to on jest dla mnie takim wspaniałym produktem dla utrzymania swego wyglądu, swojej młodości. Zauważcie, jak często się mówi, że dieta śródziemnomorska znakomicie wpływa na jakość życia i na wygląd człowieka. Między innymi tam nikt kakao raczej nie spożywa. Kakao zawsze było czymś drogim, przygotowanym na te stoły bardzo bogatych ludzi. Natomiast tu można było wziąć to z drzewa, zerwać i spokojnie poużywać. Duża zawartość błonnika, o którym Wam mówiłem, może po pierwsze przeciwdziałać pięknie, jeżeli chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe związane z rakiem jelita grubego, ale również przeciwdziała zaparciom. To jest największy problem mężczyzn szczególnie, którzy raz sobie pojedzą za mocno, raz popiją za mocno, raz wejdą na jakąś dietę, bo im małżonka albo dziewczyna każe. Natomiast zjadanie dużej ilości powoduje, że ten stolc nam się bardzo pięknie formuje i nie ma kłopotu z zaparciami, a zaparcia to jest pierwszy etap raka jelita grubego. Obiecałem Wam, że powiem Wam na koniec filmu, dlaczego to jest moje ulubione kakao, oczywiście w cudzysłowie, dlatego, że karob w przeciwieństwie do kakao nie zawiera żadnych substancji pobudzających. Kofeina. Jak możemy uspać nasze dziecko, jeżeli naszprycujemy go cukrem, a jeszcze bardziej, jak naszprycujemy go kofeiną? No nie ma szans. Mówimy, wypij sobie kakaoko przed snem. Nie rób tego nigdy. Spróbuj, jak może niesamowicie smakować, napój mleczny, bo chyba mlekiem tego nazwać nie można, napój, który zrobicie sobie z soi albo sami zrobicie z kokosa, do tego dodacie 2 łyżki karobu, to wszystko pięknie wymieszacie i smakuje to obłędnie zarówno podane na ciepło, jak i podane na zimno. Dodatkowo świetny tutaj akurat będzie to składnik do wszelkiego rodzaju ciast witariańskich. Macie książkę Kuchnia Raw, macie tam przepisy z zastosowaniem karobu. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!